Biała plansza. Od lewego górnego rogu logotyp z wizerunkiem Josepha Conrada, z boku napis Joseph Conrad Fellowship. Pod spodem napis Nowoczesność ziem Polski, okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje. Gość Tomasz Zarycki, 23 stycznia 2023 roku, godzina 18. Marzyciele i rzemieślnicy, Bracka 25 w Warszawie, transmisja online. Organizator, Instytut de Republika. Na ekranie prelegent, Tomasz Zarycki, socjolog, geograf społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i zastępca dyrektora Instytutu Studiów Społecznych imienia profesora Roberta Zająca. Dobry wieczór. Czy mnie słychać? Tak? Jeszcze raz, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj Państwo z nami. Dziękuję, że tak licznie przybyliście. Dziękuję naszym stypendystom programu Joseph Conrad Fellowship za to, że jesteście z nami. Witam wszystkich, którzy oglądają nas przez internet. Przede wszystkim witam pana profesora Tomasza Zaryckiego za to, że zgodził się wygłosić inauguracyjny wykład w cyklu naszych otwartych wykładów programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. Na początku trzeba podziękować organizatorom tego miejsca za to, że tutaj nas goszczą. Dziękuję również Instytutowi de Republika, że jest opiekunem tego programu stypendialnego. W tym roku, w tej edycji naszego programu stypendialnego, szczególną uwagę zwracamy na XIX wiek. Przyglądamy się polskiej drodze do nowoczesności. I dzisiaj naszym przewodnikiem po tych sprawach będzie właśnie profesor Tomasz Zarycki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Społecznych, autor takich, autor takich książek jak Peryferia, nowe ujęcie zależności centroperyferyjnych, Gra peryferyjna, polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, czy ostatnio wydanych The Polish Elite and Language Sciences, a także książki, którą na pewno Państwo doskonale znacie, czyli Totem Inteligencki. Nie przedłużając, oddaję panu profesorowi mikrofon i zapraszam do wygłoszenia wykładu. Dziękuję za ten uprzejmy wstęp. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za przybycie. No i cóż, dostałem propozycję opowiedzenia Państwu na temat nowoczesności i XIX wieku, czyli dosyć ambitne, trudne zadanie, ale zaryzykowałem i zobaczycie Państwo, co mi z tego wyszło. Ja jestem... socjologii historycznej, ale jednak nie historii, więc sądzę, że będzie sporo interpretacji, z której można dyskutować, w szczególności z punktu widzenia kanonu historycznego, ponieważ zaprezentuję dosyć jednak takie zrelatywizowane metaspojrzenie na pewne procesy. Przedstawię pewne interpretacje, czy też schemat pewien patrzenia na te różne projekty nowoczesności, który może się wydać zbyt uogólniający, wręcz trochę arbitralny. No ale mam nadzieję, że to jakoś zainspiruje Państwa do choćby polemiki, czy jakichś innych głosów, czy myśli na temat tego, co nam XIX wiek przyniósł, jeśli chodzi o polskie, nie tylko myślenie o nowoczesności, ale w ogóle o polską nowoczesność. Więc zacząć chciałem od tego, jak ja proponuję, żeby rozumieć nowoczesność, bo pojęcie nowoczesności jest jednym ze skrajnie wieloznacznych, szerokich i w sposób nieunikniony spornych, politycznie uwikłanych. Jako że jest to jedna z głównych stawek
rozwoju współczesnego świata, więc to, jak definiujemy nowoczesność, to jest jakby swojej natury kwestią sporu, a czasem walki, bo ten, kto jest w stanie zdefiniować nowoczesność tak w sposób dominujący, w sposób jakiś obowiązujący, bardziej wpływowy, no, w dużym stopniu wygrywa walkę o wpływy, dominację, jakkolwiek to nazwiemy. Więc nie ma żadnej definicji nowoczesności obiektywnej w szczególności. No, jest ich wiele, a to, jak ja tu proponuję, żeby o niej myśleć, o nowoczesności, to myśleć jako o odpowiedzi na nieuniknioną zmianę, jako efekt procesu powstawania nowoczesnego kapitalistycznego społeczeństwa, który nabrał właśnie ogromnej dynamiki w XIX wieku i uruchomił globalne procesy zmian społecznych, kulturowych, gospodarczych, którymi wszystkie społeczeństwa zetknęły się jako z gigantycznym wyzwaniem. Świat zaczął się zmieniać i czasem wywracać do góry nogami znacznie szybciej niż w poprzednich wiekach. I jednym z kluczowych zadań, pytań było to, jakby co, jak reagować na tą zmianę, co, jak się bronić, jak się włączać, jak ją oswajać. No i ta zmiana obejmowała, do tej pory pojmuje, można powiedzieć, że to jest prawda, jeden wielki proces, który właśnie od mniej więcej XVIII wieku do dzisiaj cały czas trwa, zmieniając barwy, wymiary, ale w dalszym ciągu mamy do czynienia z tą postępującą ekonomizacją w różnych wymiarach, które wymiary są, które aspektami są to, co nazywamy komunikacją, uprzedmiotowieniem różnych rzeczy, które wcześniej nie były przedmiotem, jakby nie były postrzegane jako towary. Internet dzisiaj jeszcze bardziej to wzmacnia finansjalizacją, czyli prawda, komercjalizacją życia społecznego, indywidualizacją, sekularyzacją związaną prawda, z unaukowieniem życia, czyli zamienianiem interpretacji wcześniej teologicznych z instytucji religijnych, jakimiś interpretacjami, które produkują instytucje naukowe. Dalej mamy demokratyzację, merytokratyzację, czyli zwiększanie ważności wykształcenia i osiągnięć naukowych jako kryterium awansu społecznego, przynajmniej legitymizacji awansu społecznego. Wszystkie te procesy i jeszcze wiele innych zaczęło wywracać w końcu XVIII wieku hierarchie ustalone, no i do dzisiaj ciągle jeszcze trochę, a czasem mocno wywraca. I nowoczesność, jak sądzę, można właśnie interpretować jako odpowiedzi na te i pokrewne wyzwania i odpowiedzi, które mogą być postrzegane zarówno w wymiarze ideowym, czyli pomysły, co robimy w związku z tymi procesami, jak i konkretnym, empirycznym, prawda, namacalnym takim i również patrzeć na nie, prawda, w aspekcie nie tylko tego, co robić, ale tego, co można zrobić, czyli tego, co realnie jest wykonalne, czy jest wykonywane. I w związku z tym myślę, że w tej nowoczesności tak rozumianej jest takie napięcie, paradoks pewny, sposób naturalny włączony, czy ten paradoks jest częścią nowoczesności, bo nowoczesność jest odpowiedzią na zmianę, ale jest próbą stabilizacji zawsze. Zawsze ona dąży do tego, żeby w obliczu zmiany zachować coś, w szczególności własną pozycję, podmiotowość, zdolność do bycia tym, kim się było poprzednio, zachowanie jakichś zasobów, tradycji, ale jednocześnie, prawda, żeby się prawda, włączyć w tą zmianę. Więc to jest taka ukryta zawsze, a czasem nie ukryta, ale paradoksalność, że zmieniamy się, ale po to, żeby nas nie zmiotła ta fala nowoczesności, bo jeśli nie zmienimy się, nie odpowiemy na to, to po prostu ta nowoczesność przejedzie po nas jak po walcu i stracimy być może wszystko, co mamy, więc zarówno tożsamość, jakieś zasoby materialne, podmiotowość polityczną. Więc w szczególności można też jakby patrzeć, że dla różnych grup, dla różnych w szczególności elit, właśnie w obliczu tej zmiany różne zasoby są tymi kluczowymi zasobami. Dla jednych zachowanie tożsamości jest kluczowe, dla innych zachowanie zasobów ekonomicznych i w związku z tym tutaj proponuję, żeby myśleć właśnie o tych różnych wymiarach, w szczególności na czterech poziomach i zaczynać, o czterech wymiarach i dwóch poziomach. Więc te wymiary to
właśnie przede wszystkim ten wymiar ideowy, czyli pomysły na nowoczesność, a z drugiej strony ja przy każdych tych czterech wymiarach dwa poziomy wyróżniam, o których wspomniałem, czyli pierwszy poziom czysto ideowy, pomysł po prostu, że jest taka idea, żeby tak tą nowoczesność wdrażać i odpowiedzieć, a z drugiej strony można patrzeć na to, co realnie może być zrobione i było zrobione. I że to jest prawdziwa nowoczesność. Nowoczesność nie rozumiana jako jakaś tam atrakcyjna idea, tylko jako coś, co naprawdę i realnie zostało wdrożone w jakimś chociaż stopniu. I to jest nowoczesne, nie coś, co jest jakimś pomysłem takim czy innym, ciekawszym czy mniej, tylko nowoczesność polega na tym, że w obliczu realnej zmiany mamy jakąś realną odpowiedź, która pozwala właśnie zachować te zasoby. Więc na wszystkich tych wymiarach można mówić o tym wymiarze pomysłu i wymiarze realnej zmiany. A więc mamy ten wymiar ideowy, którą zajmuje się w szczególności historia idei, socjologia, prawda, też idei, ale tu chciałem podkreślić, że to jest tylko jeden z wymiarów analizowania tych intelektualnych przede wszystkim przez naukowców, intelektualistów tworzonych projektów, pomysłów, bo mamy także wymiar kulturowy, wymiar polityczny i wreszcie wymiar ekonomiczny. I na wszystkich wymiarach właśnie można oddzielać pomysły, idee na przykład rozwoju, reform gospodarczych od z drugiej strony skutecznych zrealizowanych projektów rozwoju i tutaj podkreśliłem jeszcze akumulacji kapitału ekonomicznego, czyli możliwości zgromadzenia takich nadwyżek kapitału finansowego, które pozwalają realnie wpływać na rzeczywistość i to jeszcze w optymalnym wariancie nie tylko wpływać na własną rzeczywistość, ale tym kapitałem wpływać na otoczenie światowe, najlepiej globalne, tak jak prawda mogą najbogatsze kraje na świecie na czele obecnie ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami coraz bardziej. Tymi potokami kapitałów, realnego kapitału, a nie abstrakcyjnych idei są w stanie zmieniać świat. No i te wszystkie, pewnie tych wymiarów można by wymienić więcej, ale te cztery podstawowe wymiary wzajemnie ze sobą grają, bo każda nowoczesność jest zawsze zdefiniowana z konieczności we wszystkich tych czterech wymiarach, a jak ktoś właśnie się uprze, to jeszcze w większej ilości wymiarów, ale dla różnych modeli, projektów, pomysłów rzeczywistości każdy z tych wymiarów może być w różnym stopniu ważny. Dla niektórych to na przykład wymiar kulturowy jest najważniejszy. Zachowajmy tożsamość, a wszystko inne, cena jest nieważna. Możemy prawda, stracić większość zasobów ekonomicznych, ale bądźmy Polakami, czy jakimś tam, prawda, jeśli mówimy o innych narodach, innymi. Dla innych to zasoby ekonomiczne, czy suwerenność państwowa jest najważniejsza. No i myślę, że te polskie XIX-wieczne, ale od dzisiaj spory i walki o nowoczesność, no mogą być też rozpatrywane jako walki, czy też różnice pomiędzy projektami nowoczesności, które kładą akcent na różne wymiary tego, co może być nowoczesne. Dla innych to kultura, dla drugich gospodarka, dla trzecich czysto abstrakcyjne właśnie idee akademickie, które są tym, co jest esencją nowoczesności. Ta nowoczesność dla filozofów, prawda, musi mieć jakiś taki czystą ideową naturę i dopiero wtedy jest tą nowoczesnością. W przypadku polskim XIX wieku oczywiście brak państwowości powoduje, że kwestia walki o niepodległość jest kluczowa ze swojej natury. No i automatycznie, prawda, pojawia się we wszystkich i sporach o niepodległość, i walkach o niepodległość, czyli powstaniach w szczególności, pytanie o nowoczesność tej walki. No i powstańcy, czy też zwolennicy walki o niepodległość, w większości uważali, że oni też walczą o nowoczesność, że walka o polską niepodległość jest walką o nowoczesność, bo wpisuje się w hasła demokratyzacyjne, swobody wyznaniowej, kulturowej, samostanowienia narodowego rozumianego jako wartości liberalnej, no i też bardzo ważny aspekt, sprawiedliwość społeczna, którą większość polskich niepodległościowców też w mniejszym, a czasem skrajnym wariancie przedstawiała jako element swojej walki. No, ale tymczasem oczywiście z punktu widzenia imperialnego, elit imperialnych, oczywiście ta polska walka o
niepodległość niekoniecznie była rozpatrywana jako aspekt nowoczesności, ale oprócz takiej czysto politycznej, imperialnej, prawda, sporu co do tego, na ile Polacy ze swoim powstańczym duchem są nowocześni, myślę, że jest istotny też aspekt tej walki powstańczej, nie zawsze podkreślany, ale prawda, związany z tym, że różne frakcje polskich elit w różnym stopniu były zainteresowane powstańczymi zrywami. Zawsze, prawda, każde kolejne powstanie było związane z napięciem, w szczególności na poziomie elitarnym, pomiędzy tymi, którzy się rwali do boju i tymi, którzy byli bardzo sceptyczni albo wręcz prawda, nie przystępowali do powstania i pozostawali lojalni, w szczególności prawda, caratowi. Tam, jak wiadomo, wręcz przy prawda, powstaniu listopadowym mieliśmy bratobójczą prawda, walkę. I aspektem tego sporu, jak sądzę, zawsze była różnica w statusie tych przedstawicieli, tych elit. Z jednej strony tych, dla których powstanie było wszystkim i tych, dla których powstanie było przerażającą perspektywą, do którego się często dołączali, ale tylko pod wpływem prawda, tego, że uruchomienie powstania, jak Lech Marzewski, taki prawda, intelektualista, czasem wręcz prowokujący sposób, piszący o tych polskich zrywach, mówił takie pojęcie szantażu powstańcego, zaproponował, że w momencie, jak powstanie zaczyna się, jakby to nie sposób się do niego dołączyć, bo wszystko się wali i czy się komuś to podobało, czy się nie podobało, to jedynym sposobem utrzymania się w szeroko rozumianej polskiej elicie, polskim polu władzy jest dołączenie do tej walki, bo powstanie przez sam fakt swojego uruchomienia jakby wszystkich innych wyklucza jako zdrajców. No ale ciekawy aspekt jest taki, że zwykle tymi sceptycznymi byli najbardziej zamożni. W związku z tym, jak sądzę, można mówić o takim napięciu pomiędzy elitami ekonomicznymi, częściowo politycznymi, bo były to zwykle elity związane politycznie z imperialnymi dworami, no, przede wszystkim z petersburskim, ale nie tylko, ale byli to jednocześnie w większości ludzie kontrolujący większość zasobów kapitałowych. I te powstania, w szczególności dlatego, że były przegrane wszystkie, były dla nich katastrofami nie tylko w takim sensie, jak dla wszystkich Polaków, prawda, nie udało się osiągnąć niepodległości, ale katastrofami dodatkowo ekonomicznymi, ich statusu ekonomicznego. Oni tracili często ogromną część, czy zresztą całe swoje majątki, przede wszystkim w wyniku różnych konfiskat, kar, ale także ze względu na to, że powstania przynosiły zwykle ekonomiczne depresje, hamowały życie gospodarcze na ziemiach polskich i w sposób prawda, automatyczny oni też jako elita ekonomiczna tracili. Więc myślę, że ten spojrzenie na ten aspekt tego jak sądzę, we wszystkich powstaniach, wręcz do powstania warszawskiego, najmniej wyraźnie, ale też widocznego aspektu tego, że elity, które ja tu nazywam elitami kapitału kulturowego, głównie inteligencja, czyli ci, którzy nie mieli do stracenia albo bardzo mało mieli do stracenia ekonomicznie, a mieli wszystko do wygrania politycznie, nawet jeśli powstania były przegrane, to oni zwykle zostawali symbolicznymi bohaterami. I prawda, do dzisiaj prawda, w polskiej inteligencji mamy wiele osób, które jak się otworzy choćby Facebooka, prawda, chwali się swoimi przodkami, którzy w jakiś sposób byli związanymi z XIX-wiecznymi powstaniami. Więc można powiedzieć o kapitale symbolicznym, który do dzisiaj jest bardzo efektywny w Polsce w postaci prawda, tego heroicznego zaangażowania w powstanie, który biedniejącej szlachcie, rodzącej się ubogiej inteligencji niezwykle podwyższał status społeczny, nawet jeśli utracili niewielki zwykle i tak ekonomiczny status. Więc jak sądzę, te powstania były bardzo ważne w tym, że inteligencja, czy szeroko rozumiana elita kapitału kulturowego w Polsce stała się stopniowo elitą dominującą, a elity ekonomiczne, ziemiańskie, burżuazyjne, które się w szczególności w drugiej połowie XIX rodziły, przegrały. Ponieważ w wyniku tych kolejnych powstań, potem rewolucja bolszewicka, która była oczywiście zewnętrzna wobec Polski, ale wpłynęła na stan posiadania polskich elit, doprowadziły do ogromnego zubożenia elit ekonomicznych i
W efekcie II Rzeczpospolita narodziła się jako twór polityczny, który uważam, że można nazywać republiką inteligencką, ponieważ to inteligencja była dominującą siłą polityczną, też symboliczną, a elity ekonomiczne były już względnie słabe. I z tego punktu widzenia myślę właśnie, jeśli tak krytycznie spojrzymy na te walki niepodległościowe, można właśnie zwrócić uwagę, że tutaj ta, prawda, ta kwestia nowoczesności ich jest bardzo sporna, prawda, bo jednak nowoczesność, jakby na nią nie patrzeć, ma aspekt modernizacji ekonomicznej, akumulacji kapitału ekonomicznego, bogacenia się. Bez zasobów ekonomicznych nie ma nowoczesności. Samymi jakby ideami, jakby bardzo genialne one nie były, nie da się zmienić niczego i z tym, prawda, chyba zgadzają się większość intelektualistów, niezależnie od barw politycznych. A powstania polska, prawda, walka niepodległościowa w sposób obiektywny zubożała polską elitę, ale, prawda, można właśnie argumentować, w szczególności elita argumentowała, że ona była elitą polską, więc majątek polskich elit był majątkiem polskim. A inteligenci, ci, którzy, prawda, i ci wszyscy powstańcy bardzo często polemizowali z tą elitą ekonomiczną, burżuazyjną, arystokratyczną, mówiąc, że nie, to nie był majątek polski, to był majątek elit, które być może nazywały się polskimi, ale nie były do końca lojalnymi wobec polskości, w szczególności w roku 18 ten spór był wyraźny, kiedy w wyniku traktatu ryskiego polskie zasoby, w tym co się stało Związkiem Sowieckim, zostały wywłaszczone przez Związek Sowiecki i, prawda, w traktacie ryskim to wywłaszczenie, które pozbawiło majątku przede wszystkim ziemskich, ale też finansowych, większości zasobów polskiej elity ekonomicznej, prawda, i ci ziemianie próbowali protestować przeciwko takiej formule traktatu ryskiego, pozwalającego nie tylko zmieniającego granice, ale przede wszystkim z ich punktu widzenia zmieniającego stosunki własnościowe. Także, prawda, w II RP były, prawda, pewne reformy, nie radykalne, ale jednak reformy ziemskie, które redystrybuowały część majątków, wielkich majątków ziemskich i przeciwko temu wszystkiemu, prawda, oczywiście ci ziemianie się sprzeciwiali, a odpowiedź dla nich właśnie od elit II RP było, że to państwa majątki były, a nie polskie majątki, więc jakby nie jest to jakimś problemem. Dla państwa jest na pewno problemem, ale dla nas jako Polaków, dla nowej polskiej elity to nie jest problem, bo my budujemy państwo nie dla ziemian i nie dla burżuazji, ale, prawda, dla Polaków i będzie kierowane przez inteligentów. I teraz chciałem zaproponować taką makropodział tych typów nowoczesności, jakie mieliśmy w końcu XIX wieku, biorąc pod uwagę ten kontekst imperialny, zaborczy w polskim języku, który, prawda, czynił z tego sporu o niepodległość, walkę o podmiotowość polityczną, kluczowy czynnik podziałów w elitach politycznych i w związku z tym myślę, że można mówić o tych elitach, a za tym też tych nowoczesnościach, zarówno jak i ideach, jak i realnie dziejących się rzeczach, w trzech tych podstawowych kategoriach, a więc nowoczesności konserwatywno-imperialnych, czyli elit, które się próbowały, mówiąc potocznie, podczepić, czy były podczepione pod konserwatywne elity imperiów i często bardzo dobre interesy z tymi, dzięki tym koneksjom na dworze i różnym kontaktom w stolicach imperialnych robiły, no i bogacąc się, prawda, uważały, że modernizują kraj, prawda, bo to oni byli elitą ekonomiczną, oni się bogacili i dzięki temu wzrostowi gospodarczemu, który odbywał się w warunkach właśnie ich porozumienia z elitami imperialnymi, oni zmieniali polskie społeczeństwo na bardziej nowoczesne. Potem mieliśmy elity, czy projekty autonomistyczne, czyli tych, którzy próbowali niekoniecznie walczyć o niepodległość, ale negocjować różne formy autonomii dla Polski i bardzo często to były próby negocjacji w ramach dogadywania się z elitami imperialnymi, kontrelitami. Bo we wszystkich imperiach, i do dzisiaj tak jest zawsze, prawda, mamy elity dominujące, ci, którzy trzymają władzę, ale są różni aspirujący, zmarginalizowani, różni rewolucjoniści, niezadowoleni.
i z nimi można robić zawsze alianse i klasycznym w ogóle konfiguracją jest taką, że peryferie, różne czy to kolonie, czy to jakieś tam zależne terytoria, ich elity próbują dogadywać się z kontrelitami w imperium. No i tutaj było podobnie, w szczególności Rosja była taką znakomitą płaszczyzną do tego, że żeby tworzyć takie autonomistyczne projekty, ponieważ tam rosła w siłę liberalna opozycja w Petersburgu i w innych metropoliach Imperium Rosyjskiego i Polska właśnie takie burżuazja, część inteligencji, ziemiaństwa wchodziła w takie alianse i snuła projekty modernizacyjne, których ideą była federalizacja Imperium Rosyjskiego i budowa autonomicznej Polski, ale prawda, rozumianej jako takiej burżuazyjnej republiki opartej na dominacji elit ekonomicznych ówczesnych. I wreszcie mieliśmy nowoczesności antyimperialne, które prawda, też miały ten aspekt wchodzenia w aliansu z kontrelitami imperialnymi, tylko to już bardziej radykalnymi, takimi, które grały wewnątrz imperium, przede wszystkim rosyjskiego, na dezintegrację, na obalenie centrum. I tu mieliśmy z jednej strony prawda, niepodległościowe polskie elity, ale też radykałów komunistycznych, lewicowych, prawda, którzy nie przewidywali, zwykle nie przewidywali polskiej pełnej niepodległości. No i teraz właśnie te trzy bliżej chciałem omówić, te trzy typy nowoczesności odnoszące się do tych trzech typów relacji do imperium, do centrów imperialnych. Więc w zaborze pruskim no to była właściwie oczywista jakby opcja, żeby ze względu na siłę władzy imperialnej, żeby wpisywać się jakby zupełnie prawda, podporządkowany Prusom, prawie pozbawiony autonomii projekt modernizacji, który w szczególności zaczął być bardzo asertywny po przegranej przez Austriaków wojnie z Prusami. Co ciekawe, do tej wojny Prusy oferowały Polsce względną autonomię ku temu księstwu poznańskiemu. W momencie, kiedy Prusy wojnę z Austrią wygrały i osiągnęły prawda, zdolność do konsolidacji, wszystkie pomysły na polską autonomię zostały odrzucone, ale za to pojawiły się po stronie austriackiej, bo Austria bardzo osłabła i żeby zachować, przedłużyć swój żywot, zaczęła oferować bardzo stopniowo coraz bardziej szczodre możliwości autonomizacji, z których polskie elity galicyjskie korzystały. W Rosji mieliśmy tych lojalistów, zwanych czasem realistami, których było sporo. Większość na przykład arystokracji, duża część burżuazji, która prawda, potem włączyła się w różne procesy niepodległościowe i dzisiaj niekoniecznie lubi wspominać o tym bliskości swojej obecności na dworach rosyjskim, austriackim, tam nawet pruskim, prawda, była de facto bardzo blisko kooptowana w te imperialne rosyjskie, austriackie, pruskie elity władzy, co jest nie aż tak mocno pamiętane. No i w Austrii oczywiście też było podobnie. W Wiedniu w szczególności konserwatyści, zwani podolakami, w sposób najbardziej lojalistyczny włączali się w tą wiedeńską grę, próbując zachować w sposób nienaruszony prawda, swoje zasoby ziemskie, aczkolwiek silniejszą frakcją była autonomistyczna frakcja w Galicji, na czele ze Stańczykami. Bo tutaj prawda, wymieniam te właśnie autonomistyczne projekty. Austriacki niezwykle silny, prawda, do końca zaborów, dominująca w Galicji siła ziemiańsko-mieszczańskiej elity, świetnie wpisanej w układ wiedeński, dzięki prawda, różnym taktycznym konfiguracjom, prawda, gry trochę na przeciwwagę z węgierskimi elitami, i w wyniku tej właśnie wspomnianej słabości imperium austro-węgierskiego te tradycyjne polskie elity miały możliwość prawda,
budowania bardzo ciągle poszerzającej się autonomii, no i w swoim rozumieniu modernizowania kraju, w szczególności w takim wymiarze kulturowym, prawda, bo tam powstawała nowoczesna kultura polska. To kanony, prawda, kultury polskiej, którą dzisiaj uważamy za klasyczną, instytucjonalnie w XIX wieku powstawały przede wszystkim w instytucjach, które albo państwo austriackie, czy imperium finansowało, albo tolerowało całkowicie, pozwalając na swobodną instytucjonalną rozwój polskich instytucji naukowych, przede wszystkim Polskiej Akademii Umiejętności, czyli takich instytucji sensu stricte nowoczesnych, dzięki których mamy polską naukę, w szczególności humanistykę, nauki społeczne, a w pozostałych dwóch zaborach to było niemożliwe. Za to w zaborze rosyjskim mieliśmy wspomnianych już tutaj liberałów. Politycznym rdzeniem tego ruchu była partia konstytucyjno-demokratyczna, zwana Partią Kadetów, która może być rozpatrywana jako partia burżuazyjna, liberalno-burżuazyjna, takiej liberalnej burżuazji dążącej do reformy imperium rosyjskiego, modernizacji, w ich rozumieniu właśnie modernizacji, zmiany tego modelu autorytetu, prawda, tradycyjnego, feudalnego, carskiego na system konstytucyjny. Oni tam, prawda, w 17 roku w rewolucji lutowej osiągają właściwie swój cel na krótko. No i to jest taka, prawda, klasyczna zachodnia modernizacja. Liberalizacja, demokratyzacja i przejęcie władzy przez elity burżuazyjne, finansowe. To takie progresywne, nie tradycyjne, ziemiańskie, ale nowoczesne, kapitałowe elity, które mają swoją inteligencję, swoich intelektualistów i część tych intelektualistów to są Polacy też, którzy w Petersburgu, w Moskwie dołączają, stają się członkami partii kadetów i w wymiarze politycznym snują te marzenia o federalizacji Rosji, w ramach której Polska stanie się autonomicznym jakimś tam forem i, prawda, i w ten sposób się będzie modernizować. No w zaborze pruskim w dużo mniejszym stopniu to było możliwe, prawda, chadecja pruska była jakąś tam formą walki o autonomii, ale najwyżej raczej religijną dla katolików, bo polityczną dla Polaków nie za bardzo. I potem na krótko w czasie pierwszej wojny światowej, przepraszam, ten projekt Mitteleuropy też był takim projektem autonomistycznym, prawda, że jakiejś tam bliżej nieokreślonej ze względu na stan wojny, ale jednak autonomii politycznej dla krajów Europy Środkowej, w szczególności Polski, ale wpisania w zależność od Niemiec. No i ten projekt nawet krótko istniał tutaj, prawda. W Warszawie mieliśmy Radę Regencyjną i te władze podległego, zależnego od Prus Królestwa Polskiego, ale w 18 roku to się skończyło ze względu na katastrofę przegraną Niemiec w I wojnie światowej, ale kto wie, ta przegrana nie była chyba oczywista, prawda, dla wielu była zaskoczeniem i ten projekt Mitteleuropy pewnie miał jakieś szanse w ogóle, żeby się już zrealizować wtedy, no ale Niemcy przegrały i pojawiła się druga Rzeczpospolita, a tamte projekty autonomistyczne wszystkie, prawda, odeszły w naszej pamięci historycznej jako jakieś takie nierealne, abstrakcyjne, mało ważne alternatywy. Wygrały te antyimperialne projekty i elity antyimperialne w całej, prawda, Europie Środkowej i w szczególności z jednej strony endecki Narodowej Demokracji, projekt nowoczesności poprzez budowę polskiego państwa narodowego i z drugiej strony socjalistyczny. Jak wiadomo, tutaj Dmowski z Piłsudskim są ich symbolami, ich bardzo wiele różni, ale łączy ich to, że są polskimi inteligentami, czyli nie są przedstawicielami burżuazji, ziemiaństwa, czy jakichś elit imperialnych, ale są niezbyt zamożnymi, dobrze wykształconymi polskimi inteligentami. Piłsudski jest jeszcze, prawda, drobno szlacheckim inteligentem. Dmowski nie tak bardzo, ale budują, czy próbują budować państwo, które można nazwać, jak mówiłem, republiką inteligencką, które nie jest
pełni socjalistyczne, ale w którym, prawda, reformy, istotne reformy społeczne są przeprowadzane, w którym jest przeprowadzana reforma rolna, dosyć jednak bolesna dla ziemian i w których po prostu elita ekonomiczna jest dużo, dużo mniej zamożna i mniej wpływowa niż była do I wojny światowej. Po prostu traci większość swoich zasobów i Polska traci też rynki, traci dostęp do rynku rosyjskiego. Wkrótce tam się pojawia wojna celna z Niemcami. W związku z tym rozwój gospodarczy jest ze względu na tą geopolityczną sytuację Polski bardzo trudny, co automatycznie osłabia rolę elit ekonomicznych i wzmacnia rolę elit politycznych, państwowych oraz inteligenckich i ta modernizacja II Rzeczpospolitej i ze względów ideowych i z konieczności jest w dużym stopniu modernizacją etatystyczną. W wersji endeckiej też Kościół katolicki odgrywa bardzo dużą rolę, co jest, prawda, takim, no, prawda, z punktu widzenia tych lewicowych ideałów nowoczesności bardzo nieoczywiste, ponieważ zwykle nowoczesne państwo narodowe, no, w wariancie francuskim, klasycznym, no to jest oponent Kościoła katolickiego. Nowoczesne państwo narodowe w ramach modernizacji próbuje wypierać Kościół katolicki jako instytucję przednowoczesną, no i modernizować poprzez sekularyzację i przejmowanie różnych sfer szkolnictwa i tak dalej od Kościoła katolickiego, podczas gdy w tym wariancie endeckim jest, prawda, ta idea, żeby jednak Kościół katolicki utrzymać jako pewnego partnera państwa, a więc modernizacji, która, jak sądzę, może być tłumaczona takim przekonaniem o małych zasobach państwa polskiego, czy w ogóle po Polski, jako dowolnie rozumianej i sytuacji, prawda, i poczuciu, że Kościół katolicki jako realnie istniejąca i mająca względnie duże zasoby instytucja, będąca, mówiąc przenośnie, prawda, podporą polskości, jest niezbędnym partnerem do właśnie mówiąc tutaj modernizacji, do unowocześniania Polski. No, druga Rzeczpospolita, jak sądzę, w tym sensie, no, syntetyzuje te dwa sprzeczne nurty, w szczególności ten proces, znaczy projekt sanacyjny jest taką pewną wypadkową syntezą, no ale mamy oczywiście jeszcze wielki na wschodzie w szczególności projekt komunistyczny, w którym Polacy brali udział, ale rewolucja bolszewicka miała miejsce tylko w Rosji, potem przyszła, ale już jako zewnętrzna fala zmian, która również, prawda, aspirowała i aspiruje do dzisiaj do nowoczesności, do bycia, prawda, postrzeganą jako esencja modernizacji, co jest oczywiście politycznie kwestią kontrowersyjną, no ale bardzo wyraźnie mamy tu do czynienia z takimi konkurującymi ze sobą nowoczesnościami, wreszcie tą komunistyczną, w której Polacy uczestniczą, ale głównie są, prawda, praktycznie obecni tam w Związku Sowieckim rodzącym się, no i te nowoczesności inteligenckie zorientowane na budowę polskiego państwa narodowego. No i ten 18 rok, właśnie jak wspominałem, to jest wygrana tych niepodległościowych opcji, podczas gdy w Rosji oczywiście jest projektów komunistycznych, a jednocześnie przegrywają wszędzie lojaliści i ci autonomiści. I myślę, że to jest ciekawa jakby kwestia, ten w dużym stopniu zapomniany projekt liberalny, autonomistyczny, który warto jako taką, dzisiaj już głównie ciekawostkę, ale inspirującą, prawda, historię przypominać, ze względu na to, że, prawda, że do 18 roku to była realna alternatywa modernizacyjna, w którą była uwikłana duża część polskich elit. I tutaj używam takiego pojęcia liberalna Atlantyda, który Andrzej Jaszczuk zaproponował, pisząc książkę o polskim liberalizmie, który był głównie tym liberalizmem właśnie wspólnym z Rosją, no i szerzej też z innymi imperiami, ale to była przede wszystkim imperialny projekt liberalizacji imperium, w którym Polacy brali bardzo żywy udział, no i polskie elity ekonomiczne były w to bardzo zaangażowane. I tutaj wspominam na przykład kilka nazwisk w wymiarze politycznym. Był taki Aleksander Lednicki,
który był prawnikiem przede wszystkim, ale też biznesmenem i politykiem, który odegrał bardzo dużą rolę w końcówce Imperium Rosyjskiego. Był praktycznie liderem polskiej mniejszości, polskiej wspólnoty, czy tam Polonii w Rosji. Potem wszedł do rządu tymczasowego rosyjskiego jako szef Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego, czyli takiego ciała, które miało właśnie budować tą autonomiczną Polskę w ramach liberalnej Republiki Rosyjskiej. No i był w dużym stopniu przedstawicielem elit ekonomicznych polskich. On w momencie rewolucji bolszewickiej pomagał ewakuować kapitały z Imperium Rosyjskiego do Polski, co już w sposób charakterystyczny wywoływało spory, inteligenckie krytyki, że czemu ten człowiek się nie zajmuje, nie wiem, ratowaniem ludzi czy jakiejś innej kultury, prawda, a pomaga jakimś polskim kapitalistom, bankierom wywozić jakieś ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe, ratować majątki. No ale to był właśnie przedstawiciel polskich elit ekonomicznych, które przegrały i on sam przegrał. On po odzyskaniu niepodległości jakąś tam pochwałę dostaje od Piłsudskiego, że się zasłużył, bo był w ogóle przedstawicielem Rady Regencyjnej przy rządzie, znaczy też już po rewolucji bolszewickiej, ale bolszewicy go wyprosili z Moskwy i w Polsce nie jest w stanie żadnej kariery zrobić. Pracuje jako, dzisiaj powiedzieliśmy, konsultant, przedstawiciel różnych już zagranicznych w dużym stopniu biznesów i w wyniku wykłada aferę tak zwaną żerardowską związaną z francuskimi inwestycjami. Polski przemysł włókienniczy oskarżony o jakieś reprezentowanie właśnie tych obcych interesów w sposób nie do końca właściwy popełnia samobójstwo. To dla mnie jest niezwykle symboliczne, prawda? I jest człowiekiem, prawda, dzisiaj niepamiętanym zupełnie, a był to jakby naturalny wręcz jeden z liderów, prawda, w przypadku, jeśli by ta modernizacja autonomistyczna i taka burżuazyjna wydarzyłaby się. No i z nim, z tym środowiskiem było związany szereg polskich intelektualistów i tutaj dwóch chcę przytoczyć. Jana Budouena de Courtenay, który jest uważany za największego językoznawcę polskiego, Leona Petrzyckiego, tu socjolodzy, nie wiem, czy wszyscy powiedzieli, że to jest największy w dziejach polskich socjolog, ale na pewno jeden z największych, to są wszystko członkowie partii kadetów. Lednicki w ogóle był współzałożycielem tej partii. U niego w domu w Moskwie ta partia była zakładana. Petrzycki był posłem w Dumie z ramienia partii kadetów i oni też wracają w 18 roku do Polski, ale ich kariery się nie za bardzo udają. Petrzycki, czy Budouena de Courtenay jest nawet kandydatem w wyborach prezydenckich, ale ma tak radykalnie liberalne poglądy, że tylko mniejszości narodowe właściwie go popierają. On próbuje przenosić tą federalistyczną myśl z Imperium Rosyjskiego, którą jakby wspierał, na grunt Polski. Jakby federalizować tą tworzącą się dopiero polską II Rzeczpospolitą, co jest sprzeczne jakby z duchem większości elit II RP. A Petrzycki, obydwaj dostają profesurę na Uniwersytecie Warszawskim, ale już tracą jakby ten cały rozmach, swoje wcześniejsze ogromne kontakty międzynarodowe, tej kariery, które kiedyś w ramach tych imperialnych rosyjskich uniwersytetów były, można powiedzieć, globalne. Oni się kształcili w Niemczech, na całym świecie, z rosyjskimi stypendiami. W drugiej RP już są takimi tylko emeryckimi karierami, a Petrzycki jeszcze też popełnia samobójstwo. Co, jak socjologia uczy, samobójstwa mają nie tylko aspekt psychologiczny, ale zwykle też można, szczególnie jak się patrzy na statystyki, czy też na elity, też socjologiczny, czyli są wyrazem pewnych nie tylko wewnętrznych, ale też społecznych tendencji. Więc to, że jakaś część tych ludzi w drugiej RP po prostu popełniała samobójstwa, myślę, no, w sposób taki wymowny, niezwykle pokazuje, jak ta część elit związana z tą burżuazją liberalną, próbująca budować w ramach Imperium Rosyjskiego jakieś tam wizje nowoczesności, przegrała w sposób jakby taki dramatyczny, który wręcz przełożył się na te tragedie życiowe. No i tutaj, jeśli chodzi o spuściznę, którą miałem w tytule, to taką jakby wymowną jest niezwykle statystyka wielkości miast pod koniec, w ostatnim momencie, tuż przed I wojną światową, która, prawda, pokazuje, że
że w zaborze rosyjskim mieliśmy taki rozwój niezwykle wystawy ekonomiczny, ale niezwykle dynamiczny. Warszawa była trzecim miastem Imperium Rosyjskiego, no i jednocześnie Łódź była, prawda, niezwykle dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem ekonomicznym, który prawda, praktycznie od tamtego czasu już nie odzyskał nigdy swojej świetności, bo był to, prawda, ośrodek związany z produkcją na rynek rosyjski. Odcięcie tego rynku spowodował, że Łódź przestała się tak dynamicznie rozwijać, ale patrząc na te statystyki dla pozostałych miast, czy wielkość mieszkańców, widać, że ta dynamika rozwoju tutaj ludności, ale za tym idzie, prawda, rozwój ekonomiczny, była o wiele, wiele, wiele mniejsza, więc to można też wiązać, prawda, z tą ideą tego burżuazyjnych elit, które, prawda, w dużym stopniu ten rozwój był związany z tą dynamiką ekonomiczną Imperium Rosyjskiego i oni snuli te autonomistyczne wizje. I teraz geograficzny wymiar. Kilka takich klasycznych map, których może nie Państwo niektóre znają, ale jak w polskiej przestrzeni, co zostało z tych zaborów i jak to można wpisywać w te projekty modernizacyjne. Więc tu mamy mapę przestępczości i religijności. No i jak zapewne Państwo wiedzą, Galicja była zabór austriacki, jest do dzisiaj względnie najbardziej religijny, co idzie też za mniejszą przestępczością. Niektórzy tutaj właśnie używają tego argumentu jako, prawda, taki argument na rzecz właśnie nowoczesności religii, jako tacy, prawda, że Kościół katolicki może być elementem, prawda, modernizacji, ponieważ w szczególności w przypadku zaboru austriackiego, no on był tym i pozostaje do dzisiaj ważną instytucją, która pozwoliła na zachowanie ładu społecznego, który prawda, jest, zapobiega tego, co socjologia anomią nazywa. To oczywiście te różnice są związane też z przesiedleniami powojennymi, żeby przypomnieć, prawda, że najniższy poziom religijności i największej przestępczości jest na dawnych ziemiach niemieckich, na których po wojnie, prawda, prawie wszyscy zostali osiedleni. Kolejna sprawa to są dochody gmin. 98 rok, to bardzo taka wyraźna mapa, na której widać tą biedną Galicję i biedną kongresówkę, dawne ziemię zaboru rosyjskiego, ale oczywiście złączenie miast wielkich. I teraz to się trochę zmniejszyło, to znalazłem za 19 rok. Trochę to się wyrównuje, ale w dalszym ciągu zabór rosyjski i austriacki jest dużo biedniejszy, to są dochody na mieszkańca gmin, niż zabór pruski, no i też to ziemie zachodnie. No, metropolie są wyjątkiem z Warszawą. No i tu jest jakby główna, jak się wydaje, tajemnica tego kontrastu, który też przekłada się na polityczne różne, prawda, znają Państwo mapy wyborcze, na pewno w większości te mapy są związane z tymi mapami, ale ta mapa według mnie jest najistotniejsza. To jest mapa ludności chłopskiej, tzn. małych gospodarstw prywatnych. To jest 88, czyli tuż przed końcem komunizmu. To się teraz trochę rozrzedziło, ale w dalszym ciągu trwa, ponieważ, dlaczego? Bo w zaborze pruskim państwo pruskie dokonało reformy rolnej w połowie XIX wieku, efektywnej reformy rolnej, z której zlikwidowano małe gospodarstwa rolne i skomasowano je, tworząc duże i średnie wydajne do dzisiaj gospodarstwa rolne. Oczywiście w tych ziemiach zachodnich to po prostu były gospodarstwa junkierskie, które stały się po wojnie PGR-ami, no i dzisiaj też są duże. Różna forma własności, ale chodzi głównie o stopień konsolidacji, który jest w produkcji rolnej kluczowym jakby czynnikiem nowoczesności, efektywności, która jest tutaj nowoczesnością. No i ta reforma rolna jest niezwykle trudnym zadaniem, bo to jest zadanie i polityczne, bo trzeba pokonać opór drobnych chłopów, którzy, prawda, nigdy ziemi nie oddadzą, i kosztownym, bo trzeba płacić odszkodowania, jakoś wymyślać miejsca pracy dla tych ludzi, którzy staną ze wsi, przesiedleni i tak dalej. Niesamowitą dla mnie jest właśnie kwestią, że tylko państwo pruskie, i do dzisiaj to jest efekt prędzej dzisiaj, zdołało tą reformę zrobić, a nie zdołali tego nawet zrobić komuniści, którzy chcieli to zrobić. Jak państwo może pamiętają, oni w 45 rozdali ziemię, majątki podzielili, rozdali ziemię chłopom z intencją, żeby za chwilę, po roku czy dwóch zabrać ją, żeby to miała być taka pierwsza legitymizacja, że tu jest władza ludowa, rozdaje ziemię, ale zaraz to był taki tylko typowy komunistyczny, prawda, trik mający na celu ludzi jakby de facto oszukać, ale już ten drugi rok się nie udał,
bo próba nacjonalizacji, prawda, wywłaszczenia chłopów spotka się z takim oporem, również z pomocą Kościoła, że odpuścili. Polska była wyjątkiem w całym obozie komunistycznym, absolutnie unikalny, prawda, jedyny przykład, że pozostała, w szczególności w tej części kraju, mieliśmy dominującą prywatną własność ziemi. Co też powodowało, że Polska była, prawda, najbardziej konserwatywnym, niezależnym, prawda, najmniej poddającym się komunizacji krajem. I w tym sensie, jeśli komunizm uważamy za coś nienowoczesnego, negatywnego, no to był niesamowity zasób. No bo dzięki temu, prawda, Solidarność była tak silna, wszystkie te antykomunistyczne ruchy miały zawsze ogromne zaplecze tych chłopów, którzy byli samodzielni ekonomicznie. Zwykle dla nich tutaj parafia katolicka była głównym, czy pozostaje dla wielu, prawda, bardzo ważnym punktem odniesienia. Więc siły całkowicie niezależne od państwa komunistycznego, dającą polityczną autonomię. No ale z drugiej strony to jest, ekonomicznie patrząc, bardzo nieefektywny sposób gospodarowania, który, jak na poprzednim slajdzie pokazałem, powoduje, że to są względnie ubogie tereny, bo z tych malutkich gospodarstw rolnych nie da się wypracować istotnego zysku. Mówiąc językiem ekonomii politycznej, zakumulować odpowiedniej nadwyżki kapitału. W związku z tym mamy może nie biedę, ale nie mamy zamożności i nikt nie jest w stanie z tym nic zrobić jakby. No bo to jest politycznie znów, jak się wydaje dzisiaj, prawda, pomysły nagłego wywłaszczania tych drobnych gospodarzy i politycznie niemożliwe, i finansowo niewyobrażalne, więc trwamy ciągle w tym XIX wieku i ta różnica między tymi zasobnymi, sprawnymi Prusami, a Rosją i Austrią definiuje nas. No i tutaj jeszcze kilka map z atlasu Eugeniusza Romera, który w czasie I wojny światowej był wydany z intencją taką, prawda, lobbowania za Polską na Wersalu w czasie tych negocjacji pokojowych. I tu w szczególności państwu chciałem pokazać mapę. Tam była mapa po Polaków, ale ponieważ czasu jest mało, więc pozwolę sobie przeskoczyć i tu mapę ludności przemysłowej państwu pokazać. I to jest, prawda, widać ten kontrast, o którym mówiłem, że mamy tę wyspę Łodzi, tam jeszcze jakieś tam, prawda, te miasta podłódzkie, ale Warszawa, Łódź, Zagłębie Dąbrowskie, tam Białystok troszeczkę widać. I to są takie, prawda, wyspy, rozwój wyspowy dla całej Rosji charakterystyczny. No ale niezwykle, no, jakby dynamiczne i zasobne. Tak jak państwo widzieli te statystyki, tej Łodzi w Warszawie było więcej, prawda, przemysłowej ludności niż w całym zaborze pruskim. A w zaborze pruskim mamy równomierność. Mamy trochę tej ludności przemysłowej, ale nie za dużo, no i poza Śląskiem, którego, prawda, polskość była wątpliwa, w szczególności, czy tam sporna, prawda, tych Polaków tam nie było, to właściwie w tym zabór pruski to jest jednak bardzo drobna wytwórczość i produkcja rolna na rzecz, prawda, Niemiec właściwych, tam Berlina i tak dalej. Więc to jest taki paradoks nowoczesności zaboru pruskiego, że na poziomie średnich wskaźników infrastruktury w szczególności, tych różnych reform na czele z reformą rolną, to jest najbardziej zaawansowany kraj, bardzo systematyczna modernizacja, ulepszanie, ale z drugiej strony w ramach Niemiec, Prus, potem Niemiec, region peryferyjny, zależny całkowicie i jednak z bardzo silną jakby produkcją, przede wszystkim rolną, już wydajną względnie, bo po reformie rolnej, ale brak nowoczesnej, prawda, takiej wielkoprzemysłowej produkcji poza Śląskiem. Brak też uniwersytetów, poza, prawda, Wrocławiem, ale to czysto niemiecki uniwersytet. I tu jeszcze jeden ciekawy, czyli jeszcze dwie mapy, czyli edukacja. Tutaj jest odsetek tych, prawda, uczniów szkół podstawowych, tutaj ludowych. No i tu widać tą, no, jakby ogromną przewagę Prus i w sumie też wyższość austriackiego zaboru. To Prusacy znów, prawda, sieć szkół podstawowych, alfabetyzacja pełna, najbardziej sprawna, w tym sensie bardzo nowoczesny system. Wszyscy piśmienni. Podczas gdy Rosja jakby zupełnie, prawda, tam na tych ziemiach obecnej Ukrainy i Białorusi to w ogóle dominują na alfabecie. Ale za to mamy mapę bardzo ciekawą. Nie wiem, czy kto dzisiaj takie mapy robi. Procent
ile przypada uczniów szkoły średniej na ucznia szkoły podstawowej. I też ta druga, ta kratką ilość tych uczniów szkoły średniej w ogóle na ludność. I tu wychodzi, że Rosja jest trochę wyżej. Czyli, że w Rosji było jednak trochę gimnazjów, w których istotna część tych, którzy kończyli szkoły podstawowe, kontynuowała naukę. Co prawda można interpretować jako relatywnie duży strumień produkcji inteligentów. Ludzi z średnim, a czasem prawda, jeszcze wyższe gdzieś tam uzyskiwali. A co do dzisiaj się wydaje taką pewną właśnie różnicą między Polską zachodnią, a wschodnią rosyjską dawną, w szczególności austriacką, prawda, że w Polsce zachodniej w ogóle nie było, prawda, uniwersytetu do 18 roku w Poznaniu, ale w związku z tą modernizacją większość kolejnych pokoleń była, znajdowała zatrudnienie w tej gospodarce, czy to rolnej, czy to jakiejś przemysłowej, ale była nie kontynuowała wyższego, czy nawet często średniego wykształcenia, ale po prostu otrzymała przyzwoite prace, do których było potrzebne wykształcenie wystarczające podstawowe, podczas gdy w Imperium Rosyjskim i Austriackim relatywnie sporo kształcono tych na poziomie średnim i wyższym inteligentów, którzy tworzyli właśnie tą warstwę inteligencji, która do dzisiaj jest ważna i się wydaje ważniejsza niż w Polsce zachodniej. Tutaj jest alfabetyzacja w Imperium Rosyjskim, więc i tak Królestwo Polskie było tylko z tą Finlandią i Estonią, żeśmy przegrywali, może z Moskwą, ale to taką, ale i tak było dobrze wykształconą częścią. I tu jest mapa z 1988 roku, tuż przed upadkiem komunizmu. I to jest im ciemniej, tym więcej jest analfabetów wśród chłopów. Więc tam mamy pod koniec komunizmu ponad 1/4 chłopów na tym Podlasiu wschodnim była analfabetami technicznymi. A widać, że w całym zaborze pruskim, jak mnie uciął, że prawda, mieliśmy stworzony przez Prusaków system szkolny, który spowodował, że analfabetyzm tam był nieznany. A tutaj wyniki testu kompetencji, akurat matematyka 2003, tych ze szkół średnich. I tu jest takie ciekawe zjawisko, które się powtarza i eksperci tego nie mogą do końca wytłumaczyć, że właśnie w dużym stopniu zabór austriacki i pruski ma lepsze wyniki z wielu przedmiotów. I moją spekulacją jeszcze to nie jest ta spuścizna nadprodukcji inteligencji. Czyli prawda, związane z tym, że to są słabie rozwinięte kraje, części kraju, z nadprodukcją inteligencji, gdzie ta kariera inteligencka, szeroko rozumiana, prawda, jest istotną alternatywą dla takiej kariery czysto zawodowej, finansowej, jakiejś tam, prawda, profesjonalnej takiej, gdzie status wyższego wykształcenia w takim inteligenckim rozumieniu jest wartością samą w sobie. Wykształcenie dla inteligenta jest ważne nie dlatego, że można dostać, znaczy nie tylko dlatego, że można jakąś tam nieco wyższą pensję dostać, ale to jest pewien status społeczny. To jest, prawda, wypada w środowisku inteligenckim skończyć dzisiaj, prawda, jakąś wyższą uczelnię, nawet jeśli to nie da automatycznych zarobków. To może ominę, bo na to nie ma czasu i ponieważ już powinienem kończyć, więc teraz o współczesnych interpretacjach spuścizny XIX-wiecznej, które, jak twierdzę, są, no, prawda, asymetryczne, tu napisałem, jednostronne takie, prawda, które doceniają jedne aspekty, a inne deprecjonują i tu ja wyróżniam trzy takie dowartościowania. Zachodniość, suwerenność, czyli niepodległość, i kapitał kulturowy, czyli inteligencja. Bo wygrał świat zachodni, a Rosja we wszystkich jej wcieleniach przegrała, w szczególności w sensie symbolicznym, prawda, nie jest czymś atrakcyjnym od dawna. Polska stała się niepodległa, więc wszystko, co do niej prowadziło, jest dzisiaj doceniane, a alternatywy, które nie miały tej suwerenności, niepodległości w centrum, nie są doceniane. No i wygrała inteligencja, jak sądzę jednak. W związku z tym wszystko, co jest kulturowe, inteligenckie, jest doceniane. I dlatego na przykład Galicja, spuścizna austriacka, jest przeceniana obiektywnie. Ten wkład modernizacyjny Austrii w polskość, no, w nowoczesność polską jest
idealizowany i nawet wiele się Prusakom przebacza, choćby na przykład to, że nie, w ogóle nie przyjmowali wyższego wykształcenia dla Polaków, czyli prawda, że nie było tego uniwersytetu w Poznaniu, ani w ogóle w polskiej części Prus. I że to była rada peryferyjna, taka bardzo modernizacja. Za to wszystko, co związane z Rosją w dowolnej postaci, jest deprecjonowane dzisiaj. Wszystko, co jest suwerenne, jest właśnie, tak jak mówiłem, dowartościowane, no bo wygrała ta inteligencja, więc wszelkie rozważania o tych modelach nowoczesności, które by jakieś kompromisy na rzecz osłabienia tej suwerenności politycznej rozważały, to są deprecjonowane i rozważane jako w ogóle ścieżki nie tylko błędne, prawda, ślepe, ale w ogóle godne potępienia. I ten kapitał kulturowy, modernizacja z kulturą, tożsamością, inteligenckimi wartościami w centrum jest dowartościowana, jak sądzę, no bo inteligencja wygrała w 1845 nawet, prawda, bo 45 rok to jest porażka elit ziemiańskich, ekonomicznych, wywłaszczenia, prawda, i co wspiera inteligencję, więc jak sądzę, w tym dominującym oglądzie tych zaborczych wizji modernizacji historycznych mamy wybaczanie tych różnych ekonomicznych kosztów, że nawet jak te powstania, różne projekty dużo kosztowały, to prawda, wywłaszczano, doprowadzano do katastrof gospodarczych te kolejne walki, to jest trochę wybaczane, bo efektem było wzmocnienie tego kapitału symbolicznego, tego inteligenckiego serca polskości w postaci wartości kulturowej i tożsamości kulturowej. I ostatnie, taką według mnie właśnie esencją tej paradoksalności jest ten współczesny mit Galicji, który jest dosyć żywy. Tu jest plakat takiej wystawy, była konferencja, na której sam nawet byłem, to jest ten cesarz Franciszek Józef, jakoś tak zabawnie namalowany, ale to jest wszystko, to jest w Krakowie to wszystko się odbywało, gdzie ten kult Galicji, czyli zaboru austriackiego, tej, prawda, imperialnej, austriackiej modernizacji, czy tej autonomicznej de facto, prawda, tych stańczyków, jest do dzisiaj niezwykle pozytywnie odbierany i przebacza mu się różne właśnie czy grzechy, czy słabości, bo w dużym stopniu to był jednak bardzo konserwatywny, prawda, wariant modernizacji. Nie tylko z czysto lewicowej, ale takiego liberalno-średniej, prawda, ta galicyjska nowoczesność była, prawda, konserwatywna i, prawda, nie do końca nowoczesna w sensie kulturowym. W sensie ekonomicznym to było zacofanie. To była najsłabiej rozwinięta prowincja, prawda, imperium austriackiego. Dominowała taka tradycyjna feudalna gospodarka rolna. Przemysłu prawie nie było. No i generalnie całe to imperium się rozsypało i to się okazało, że projektem, prawda, nie mającym jakby żadnego sukcesu, bo to się rozleciało, to jest muzeum. Ale o dziwo to muzeum jest cenione i tak, i moją jakby taką refleksją jest tutaj, że jego wartością kluczową jest to, że ono włączało w największy sposób polskość do nowoczesności, do europejskości. Dzisiaj, prawda, bycie uznawanym za równorzędnego członka wspólnoty zachodnioeuropejskiej jest taką jedną z kluczowych wartości, prawda. No, można powiedzieć, że wojna w Ukrainie, no trochę też się toczy, prawda, o tym, że Ukraińcy ciągle mówią, że oni, prawda, są tymi zachodnimi Europejczykami i proszą, żeby ich uważać za nich i traktować tak, jak innych zachodnich Europejczyków, dla których to właśnie, prawda, nie jest do końca oczywiste, ale tak samo na Ukrainie, w szczególności właśnie we Lwowie, w Galicji, prawda, ukraińskiej, to jest to też ten kult niesamowity i według mnie w obu przypadkach źródło jest to same, że to jest odczytywane jako projekt, który może właśnie nie był nowoczesny, udany, nie był, prawda, jakiś super ekonomicznie spektakularny, ale uznawał Ukraińców, Polaków, mieszkańców, prawda, Galicji za Europejczyków, ponieważ politycznie włączał ich do projektu austriackiego, a Austria, jak wszyscy wiemy, jest częścią Zachodu.
I dzisiaj Austria jest właściwie neutralna co najmniej, a raczej pozytywna, bo to jest nowoczesny, zachodni kraj, którego dyplomaci uczestniczą w tych imprezach. Dla nich to jest jakby fajna okazja do promocji Austrii, a dla polskich elit taka okazja, żeby podkreślać tą swoją europejskość, to uciekać od wszystkiego, co jest wschodnie, co jest jakoś peryferyjne, czy związane z rosyjskością, bo to jest uważane za stygmat. I ta furtka do bycia, przynajmniej subiektywnego, postrzeganymi jako europejscy nas i Ukraińców podobnie, prawda, poprzez tą galicyjskość, jak się wydaje, daje ten paradoks kultu projektu, którego nowoczesność z wielu punktów widzenia jest wątpliwa, ale poprzez to polityczne włączenie, prawda, tą federalizację Imperium Austro-Węgierskiego i wpuszczenie i Polaków, i Ukraińców do Wiednia, do dzisiaj okazuje się mieć taką niezwykłą moc i pozwala na takie nieoczywiste dla mnie jednak, według mnie, tożsamościowe działania, w szczególności właśnie w Małopolsce. Dziękuję bardzo. Uwaga. Podobno teraz tak mamy mieć chwilę przerwy, ale to pan... Tak, zapraszam teraz na chwilę przerwy. Myślę, że 15 minut będzie ok, żeby odświeżyć trochę umysły, napić się kawy i herbaty. Dziękuję panie profesorze za znakomity wykład. I cóż mogę powiedzieć, spotykamy się za chwilę. Myślę, że będziemy powoli zaczynać. Już minęło 15 minut. Myślę, że każdy trochę się przewietrzył. I myślę, że każdy ma jakieś w swojej głowie pytanie, więc zaraz przejdziemy do sesji pytań. Ja będę podawał mikrofon, to jest taka techniczna informacja, więc proszę się zgłaszać. Będę podchodził z mikrofonem. I może zaczniemy od tego, co było na samym początku wykładu. Mamy styczeń, powstanie styczniowe. Mieliśmy tam napięcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Czy możemy mówić, że mieliśmy również napięcie na poziomie klasowym w tamtym okresie? I tak jak powiedzieliśmy na wykładzie, dla elity intelektualnej, czy dla klasy intelektualistów, czy dla inteligencji, to powstanie było, jego stawką było zdobyć wszystko albo nic, podczas gdy dla klasy ziemiańskiej to było wielkie ryzyko. No i faktycznie tak się skończyło. I mam taką refleksję, że w dzisiejszej Polsce nieraz się tak myśli albo mówi, że dla nas przegrać to jak wygrać. Nieraz jak mój teść ogląda piłkę nożną, co mnie niepomiernie dziwi, to mówi, przegraliśmy, ale zwycięstwo moralne było po naszej stronie. Czy można powiedzieć, że właśnie z XIX wieku mamy taki sposób myślenia? No nie wiem, czy ja bym o sposobie myślenia mówił, no to jest po prostu pewna gra, czy pewne stawki, prawda, które są w ten sposób obiektywne, że w pewnych warunkach można przekuwać przegraną w to, co niektórzy na przykład nazywają kapitałem symbolicznym, to jest Pierre Bourdieu pojęcie, Michał Łuczewski mówi o kapitale moralnym. To jest mechanizm, który nie tylko w Polsce działa, ale wiele w szczególności kontrelit próbuje takie zabiegi robić i czasem to się udaje, czasem nie udaje. I w tym, co pan mówił, to myślę, że ta klasowość, to
to jest trochę złożona kwestia, prawda, bo klasyczna klasowość, podstawowa, prawda, klasowa analiza, perspektywa, no to są klasy wyższe i, prawda, jakieś klasy niższe, głównie chłopstwo, prawda, w tamtym czasie, więc to był też, prawda, jak wiadomo, ważny aspekt powstania styczniowego, czyli walka o uwłaszczenie chłopów, o jakby wygranie klasy ludowej, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, prawda, tam staratem toczyła się pewna konkurencja, w wyniku której ta klasa ludowa, nawet jakieś tam wygrane, była w jakiś sposób beneficjentem. To jest jakby takie główna, jakby klasowa zmienna powstania styczniowego. Jednocześnie mamy tą zmienną elitarną bardziej, o której, prawda, ja mówiłem i pan teraz wspomniał, czyli pomiędzy różnymi frakcjami elity spór, tymi, którzy mają pieniądze, koneksje na dworze carskim, a tymi, którzy mają wykształcenie, jakiś, prawda, kapitał polityczny, społeczny, mają swoje środowiska, którym się wydaje, że coś można wygrać. I właśnie tak mi się wydaje, że tak było i że oni, prawda, w pewnym sensie wygrali, pomimo że przegrali, ze względu na też relatywne osłabienie konkurentów, bo czasem ta, prawda, wygrana polega na tym, nie że my teraz coś zyskujemy, tylko że konkurent dużo więcej traci w danym starciu niż my tracimy, a ponieważ inteligencja, prawda, miała mało finansowych zasobów, więc mogła też mniej stracić i bym w związku z tym, jeszcze co pan mówił, no, podkreślił różnicę między intelektualistami a inteligentami, że ja inteligentów rozpatruję właśnie klasowo, można powiedzieć, czyli jako warstwę społeczną, czy klasa, czy warstwa, to jest duży spór, no ale chodzi o strukturalne rozumienie inteligenta, że jest to ktoś, dla kogo kapitał kulturowy, czyli wykształcenie, ono może być bardzo wysokie, może być tylko solidne, średnie, ale jest najważniejszym składnikiem jego statusu społecznego. On jest kimś, dlatego że ma wykształcenie. W kontraście do przedstawiciela burżuazji, który przede wszystkim ma zasoby ekonomiczne. I on może mieć lepsze czy gorsze wykształcenie, ale ma takie zasoby ekonomiczne, że jest tą klasą wyższą ekonomiczną. A intelektualista to jest ktoś, kto żyje z pracy intelektualnej, przede wszystkim z aktywności intelektualnej. I intelektualiści mogą, to nie jest klasowa funkcja, czy intelektualistą, bo ponieważ bycie inteligentem się zasadniczo dziedziczy. Jeśli ktoś się rodzi w inteligenckiej rodzinie, to zwykle dziedziczy tą inteligenckość. Podczas gdy bycie intelektualistą to jest praca, to jest rola społeczna. Dzieci intelektualistów w większości nie zostają intelektualistami i co więcej, intelektualiści mogą obsługiwać, mówiąc tak technicznie, różne warstwy społeczne. Są przede wszystkim w Polsce przede wszystkim, prawda? Intelektualiści to są inteligenci, którzy też w taki czy inny sposób reprezentują inteligencję, ale i w Polsce, a przede wszystkim w innych krajach, gdzie są inne elity silniejsze, ekonomiczne czy jakieś tam polityczne. W Rosji mamy jakąś tam nomenklaturę, prawda? I wszystkie te grupy, i rosyjska nomenklatura, i amerykańska burżuazja, i tam jakieś inne jeszcze elity, mają swoich intelektualistów, którzy mówią, piszą, prawda, tłumaczą, dlaczego ta warstwa elity, którą oni prezentują, jest ważna. Więc to jest ważne według mnie rozróżnienie. Okay. Patrzę teraz na państwa. Jeśli mogę spytać, czy zdaniem pana profesora można mówić o tym, że szlachta, drobna szlachta przejęła tą ideologię socjalistyczną w ramach legitymizacji swojej grupy społecznej w momencie, w którym jakby proces emancypacji jakby sugerował, że szlachta będzie przeciwnikiem tej warstwy ludowej, że to była jakiś sposób przywrócenia tej roli przewodniej, którą w poprzednim systemie piastowała. Ja myślę, że tutaj że ta szlachta przestawała być szlachtą w dużym stopniu już, gdy
prawda, gdy przyjmowała ideologię socjalistyczną, też inne ideologie, prawda, bo ideologia socjalistyczna, jak to nawet pokazywałem, to była jedna z iluś tam ideologii, które się w końcu XIX wieku pojawiły i raczej myślę, że należy mówić już o inteligencji pochodzenia szlacheckiego. I to nie wyłącznie szlacheckiego. Ta kategoria szlachty w Polsce zawsze była bardzo szeroka, jak Państwo wiedzą, to jest duma, prawda? Wręcz taka Polska, że myśmy tej szlachty mieli najwięcej w Europie, więc z konieczności ten stan, nawet w czasach, gdy ona była tą klasą panującą, to był niezwykle szeroki. A tym bardziej, jak w końcu XIX wieku ta inteligencja zaczynała się dezintegrować zupełnie, bo duża część biedniała całkowicie z tych majątków, jakby musieli uciekać, bo je tracili, czy bankrutowały, czy je wywłaszczano, a jednocześnie Rosjanie przede wszystkim te podważali te szlacheckie legitymizacje, czyli prawda, unieważniali szlachectwo, czy próbowali unieważniać szlachectwo i coraz bardziej w związku z tym ten fakt bycia szlachcicem stawał się abstrakcyjny, trochę jak teraz już jest, prawda, że można po prostu mieć jakiś tam, ktoś może sobie znaleźć jakichś przodków szlacheckich, ale de facto niewiele z tego wynika, jest to jakaś tam indywidualna tożsamość, a nie atut w grze społecznym, więc myślę, że trzeba mówić raczej o inteligencji już, nie szlachcie, która rzeczywiście no, używa między innymi, tej, tak jak pan sugeruje pewnie, tej ideologii socjalistycznej jako nowej, prawda, legitymizacji swojego, jeśli nie uprzywilejowania, to jakiegoś tam statusu wyższego społecznego, ale była to jedna z wielu ideologii i myślę, że ryzykowne jest mówienie, że to szlachta jakby, szlachta po prostu się konwertowała w inteligencję i pragmatycznie zrobiła taką rzecz. To jest szersza przemiana, już jakby nowy typ elity próbuje się legitymizować w nowy sposób. Słuchać mnie? Ja mam tutaj pytanie, bo jeśli rzeczywiście tak szeroko rozumiana inteligencja, tak, ludzie, którzy pracują w jakiś sposób bardziej umysłowo i mają jakieś wykształcenie, które możemy też najczęściej zobiektywizować, to znaczy w postaci dyplomów jako wyrazu kapitału kulturowego albo uczynić przedmiotem społecznej transmisji, no to mam takie pytanie tutaj, sam nie jestem dokładnie pewien, w jaką stronę sam bym chciał tutaj naprowadzać, tak, ale wbrew temu, co się bardzo często mówi, prawda, w polskiej wyobraźni narodowej, jakoby polska inteligencja była wymordowana w Katyniu, prawda, to można postawić bardzo łatwo tezę z perspektywy analizy historycznej, że znacząca część polskiej inteligencji przełomu XIX i XX wieku, aż do II wojny światowej, była to inteligencja pochodzenia żydowskiego. A, tak, to znaczy mieliśmy tutaj bardzo duży udział i zdecydowanie większy współczynnik scholaryzacji, tak, zdobywania zawodów, chociażby związanych, nie wiem, z pozycją lekarza i tak dalej. Jak więc można pogodzić te dwie rzeczy? To znaczy z jednej strony pewną historię tutaj, prawda, budowania polskiej tożsamości narodowej, czasem bardziej antysemickiej, czasem bardziej inkluzywnej, z faktem, że społecznie mówimy tutaj o tym, że tak naprawdę no, inteligencja jest tutaj etnicznie podzielona w Polsce, tak? I zanika w momencie oczywiście zagłady w dużej mierze. No nie wiem, czy bym powiedział, że jest etnicznie podzielona. No, jest, byli, chyba gdzie jest teraz, antysemitów, prawda, którzy próbują dzielić, ale to nie jest obiektywny fakt podzielenia, prawda, że raczej bym tą inteligencję widział za w miarę spójną. To znaczy, że ten Gatto-Ławkowe, prawda, próba wprowadzenia parytetów na uczelniach sugeruje, że istnieją tutaj napięcia związane napięcia, z tym, kto może reprodukować się. Ale to pan zawsze ma jakieś napięcia, prawda, że zawsze tam, to dzisiaj też, prawda, jedni próbują jakoś deprecjonować drugich, trzeci, czwartych, ale ja bym tu
No jakby byłbym no, ostrożny, daleki od przyjmowania nawet tych ostrych sporów antysemityzmu i tak dalej za jakąś obiektywną podział, prawda, istniejący rozłam, prawda, że w dużym stopniu ta inteligencja jednak tworzyła całość. No, że, prawda, to była no, podzielona wewnętrznie, no tak jak dzisiaj elita jest. Jakby, jak można powiedzieć, że to jak to takie spójna w swoich konflikcie, czy nie wiem jak to, prawda, że te walki wewnątrz dzisiejszej elity łączą w dużym stopniu tę elitę, prawda? Oni się wzajemnie odżegnują, wykluczają się, ale de facto to jest paradoksalnie to samo środowisko. Często to są dawni znajomi, prawda? Wiele można przykładów pokazać, prawda? Tych polityków głośnych, prawda? Którzy są skrajnymi przeciwnikami, a jednocześnie, prawda, zajmują się dokładnie tym samym, znają się od początku swojej kariery politycznej. Więc myślę, że na niższym poziomie to jest podobnie z tymi różnymi walkami o politycznymi, czy tymi jakimiś właśnie wręcz tym antysemityzmem, że to jest walka w obrębie jednej klasy o różne zasoby, prawda? I myślę, że jednak inteligencja powstawała no, w tym drugiej połowie XIX wieku jako taki integrujący projekt nowej elity, no, w którym właśnie się przedstawiciele różnych stanów i różnych też wyznań integrowali, prawda, że inteligencja to była taka, no, w tym sensie mająca bardzo takie wzniosłe, idealistyczne, modernizacyjne hasła, prawda, idea elity, wykształcenia inkluzywnej w opozycji, prawda, do szlachty czy arystokracji, która była w teorii ekskluzywna. Tym inteligentem i do dzisiaj chyba tak jest, prawda? Ta ideał inteligencki, praktyka jest często super daleka od tego ideału, ale ideał inteligencki jest taki, że każdy, niezależnie od pochodzenia społecznego, narodowego i tak dalej, kto po pierwsze jest gotów się wykształcić, a po drugie sprostać moralnym, prawda, wartościom inteligenckim i jeszcze najlepiej jeszcze udowodnić w praktyce jakieś tam swoje zalety moralne, no jest absolutnie przyjęty i może być dołączony, więc to by był jakby do. No rozumiem, że tutaj odróżniałby pan to na przykład od burżuazji, prawda? Która jednak też są na to pewne badania, że, czy bardziej się znam tutaj na reprezentacjach kulturowych, prawda? No, ale nie wiem, Ziemia Obiecana, która ostro przeciwstawia, prawda, żydowskiego spekulanta jako zły kapitalizm, tak, polskiemu, no może nie ciułaczowi, tak, ale organicznie budującemu majątek, prawda, mieszczaninowi czy kapitaliście, no jest jakimś, prawda, dyskursem kulturowym, który tutaj istnieje dla rodzącego się polskiego mieszczaństwa czy burżuazji, ale inteligencja byłaby tą klasą uniwersalistyczną, tak, no tak, w swojej klasie, tak, swoje ideale oczywiście. Absolutnie. Myślę, że to jest projekt inteligencki, jest projektem, który ma przekroczyć te wszystkie rzeczy, te podziały. Ma stworzyć nowoczesną, idealistyczną elitę. A jednocześnie oczywiście to społeczeństwo jest i obiektywnie targane tymi podziałami i napięciami. I też, jak sądzę, inteligencja to przyznaje, ale sama siebie projektuje jako ta emancypacyjna elita, do której prawda, można wstąpić, można dołączyć, jeśli tylko się sprosta tym wymienionym przeze mnie wartościom. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Patrząc na trzy rozbiory, skąd się rekrutowała klasa inteligentów? Z jakich grup społecznych? Czy to były podobne zjawiska, to znaczy to zazwyczaj była, rekrutowali się ze szlachty, czy możemy zauważyć jakieś różnice pomiędzy trzema rozbiorami? To jest jakby, to jest pytanie bardziej dla takiego solidnego historyka inteligenckiego. Znaczy w ogóle do Polski, prawda? Ja tu nie jestem aż tak kompetentny, ale no bo generalnie we wszystkich
Znaczy, inteligencja rekrutowała się ze wszystkich warstw, tutaj w ideale, prawda? I mieliśmy też chłopskie, prawda, istotne, jakie, znaczy nie dominujące, ale źródła inteligentów. I wydaje mi się, że w zaborze austriackim stosunkowo sporo inteligentów pochodzenia chłopskiego wykształciły te uczelnie galicyjskie i że tam jest jakby taka figura takiego inteligenta pochodzenia chłopskiego pojawia się dosyć często, chociaż statystycznie właśnie nie jestem pewien, prawda, czy jak to się ma w stosunku do zaboru rosyjskiego, bo w ogóle no, w zaborze austriackim, znaczy pruskim, prawda, mieliśmy tej inteligencji stosunkowo najmniej. Ale ci inteligenci, tak jak pan już wspomniał, z żydowskich środowisk się wywodzili i ze szlacheckich, i nawet część arystokracji tracącej majątki wchodziła do inteligencji, a przede wszystkim różni, prawda, drobni mieszczanie. Ale jeśli chodzi o takie szczegółowe statystyki, to bałbym się tutaj. Ale rozumiem, że jakby zabór rosyjski sprzyjał rodzeniu się tej klasy społecznej ze względu na właśnie to dostępność do szkół ponadpodstawowych, no, który był utrudniony w porównaniu z zaborem pruskim. Austria i Rosja jakby chyba w równym stopniu tą produkowały inteligencję i jak widzieliśmy tam nawet tych szkół średnich była podobna ilość i jak rozumiem obydwa zabory miały jednocześnie problemy ekologiczne, które powodowały, że ci absolwenci tych gimnazjów, a tym bardziej uczelni, nie zawsze znajdowali pracę, która ich aspiracje spełniała. I jakby to jest, prawda, czasem widziane jako źródło tej roli inteligencji w naszej części Europy, w szczególności w Polsce, czyli nadprodukcja inteligencji. I ogromne aspiracje i ta inteligencka ścieżka jako główna ścieżka awansu społecznego ze względu na brak czy niedostateczną ilość kanałów awansu ekonomicznego, takiego zawodowego czysto, które były łatwiejsze ze względu na w Prusach, ze względu na lepiej rozwiniętą gospodarkę, podczas gdy Rosja i Austria miały ambicje modernizacyjne i w związku z tym kształciły, ale nie były w stanie zawsze tych wszystkich absolwentów jakoś zatrudnić, czy ich materialnych oczekiwań spełnić i to był też powód, dla których oni się często radykalizowali. Wchodzili, prawda, w takie radykalne ruchy społeczne, które chcieli ulepszać świat, a wynikało to, prawda, częściowo z ich poczucia prywatnego zawiedzenia swoich nadziei. No i to się wydaje zjawisko do dzisiaj, prawda, zauważalne w Polsce, prawda, że mamy tych dyplomów stosunkowo dużo produkowanych, a obietnice, które te uczelnie dają, prawda, nie zawsze się w życiu spełniają i to rodzi różne frustracje, które też jak na razie jakieś chyba rewolucyjnej fali nie przynoszą, ale sądzę, że teoretycznie mogą. Często przy rozmowach, ale nawet na wykładzie poruszaliśmy się przy takim dwubiegunowej płaszczyźnie, że mamy tą Polskę A, powiedzmy, z zaborem pruskim i austriackim, mamy Polskę B z zaborem rosyjskim. Czy taki widoczny, zresztą jak było widać na mapach, podział jest już czymś stałym, tak jak wcześniej była Korona i Litwa, druga Rzeczpospolita miała Polskę A, Polskę B kresy, teraz też jest to widoczne. Czy jest to już czymś stałym, do czego powinniśmy przywyknąć? Czy jest jakaś szansa, czy były jakieś szeroko zakrojone plany, żeby to zrównać? No plany to cały czas, czy ambicje są, ale no moja teza była taka, że to jest jakby trudne, no bo ta struktura własności ziemi jest nie do ruszenia. Prawie. I to myślę, że ten podział się trochę wyrównuje, no bo mamy przede wszystkim te metropolie wielkie, tam było widać Warszawę,
Łódź tam i prawda, ten jakoś Lublin, Białystok też rozwijają się nie aż tak źle, więc ten, prawda, z nich prawda, promieniuje pewien pewne pozytywne wzrostu efekty, ale myślę, że jeszcze na długie dekady, jeśli nie zdarzy się jakaś właśnie rewolucyjny przełom, ten podział będzie ze względu no właśnie na banalnie mówiąc tą formę własności ziemi, której nie widać według mnie, że ona miała być zmieniona, a ona definiuje tą jakby i mniejszą zamożność i jednocześnie inną strukturę społeczną ze względu na sposób zamieszkania związany z tymi, prawda, małe wsie, rola parafii, takiej silnej integracji, prawda, wokół małych społeczności, co kontrastuje z Polską zachodnią, gdzie jest inna struktura właśnie nie tylko własności ziemi, ale urbanistyczna i nie ma w związku z tym tych tradycyjnych społeczności, ale to się procesy te różne właśnie i rozwoju ekonomicznego i sekularyzacji i tak dalej to wyrównują, ale myślę, że to wszystko co najmniej dekady będzie trwać, zanim się wyrówna, a w międzyczasie mogą być jakieś czynniki, które jeszcze zaburzą, jeszcze, prawda, bo teraz na przykład Polskę Zachodnią ciągnie bardzo bliskość granicy niemieckiej, która jest impulsem rozwojowym istotnym, no bo prawda, lokalizacja wielu inwestycji jest dużo logiczniejsza w Polsce Zachodniej, więc to wzmacnia tą przewagę ekonomiczną Zachodu Polski i też, prawda, pewnie oddziaływuje kulturowo trochę, prawda, bo to jest pewien potok kapitału, który z tych korporacji idzie, który jest zupełnie innym potokiem pieniędzy niż zysk własnego gospodarstwa rolnego. No ale żyjemy w takim jednak miejscu świata, w którym się dynamicznie, jak widać nawet, rzeczy dzieją, więc ta konfiguracja może się zmienić, a te projekty wyrównania to są, prawda, zawsze. Już druga Rzeczpospolita, od początku historii II Rzeczpospolitej, no to jest ta przepaść, może nie przepaść, ale ogromne różnice. Wtedy jeszcze kresy były tak zwane, czyli prawda, te tereny na wschód od Bugu, które dzisiaj są częścią Litwy, Białorusi i Ukrainy, które były jeszcze bardziej, prawda, słabo rozwinięte, jeszcze bardziej rolnicze i były różne, prawda, pomysły, jak je rozwijać. Potem PRL miało, prawda, wiele inicjatyw i tam blokowano trochę przemysłu, ale to nie, tak jak mówiłem, to nie są rzeczy, które można łatwo przezwyciężyć i chyba też zasoby właśnie tych państw polskich różnych są na tyle ograniczone, że trudno te dysproporcje dosyć szybko zmienić. Jeszcze tak dokończę, czyli rozumiem, że tutaj pan profesor stawia na ekonomię, że wokół, że jeśli miałyby być jakieś ewentualne zmiany na tych dwóch biegunach, to musiałyby być motywowane poprawą sytuacji ekonomicznej. No sądzę, że to jest tak, że to jest główny jakby, główny czynnik zmiany, ale no tak jak sugerowałem, no to są wszystko naczynia połączone, prawda, ale państwo, kultura, ekonomia, w Polsce jeszcze Kościół, prawda, to są wszystko systemy, które wzajemnie na siebie wpływają, a w momencie, kiedy zasoby ekonomiczne są mniejsze, to pozostałe systemy odgrywają większą rolę i ta inercja, prawda, jest wzmacniana przez nie. Wspomniał pan profesor o zjawisku upowszechnienia się dostępu do studiów wyższych w III RP i związanych z tym oczekiwań. Ja chciałbym zapytać, jak to zjawisko i powiązane z nim zjawiska wiążą się ze znaczeniem inteligencji dzisiaj i znaczeniem tego pojęcia, sensownością tego pojęcia, bo o ile jeszcze w latach 80. i 90. można jasno stwierdzić, jaką funkcję miała inteligencja w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym, to obecnie mamy sytuację, gdzie formalne wykształcenie, wartość formalnego wykształcenia spada, zwiększa się specjalizacja, jednocześnie państwo demokratyczne jest w pewien sposób ustabilizowane, nie ma takich jakichś bezpośrednich zagrożeń dla tożsamości. I pytanie, czy możemy wskazać
funkcję inteligencji w państwie i czy możemy identyfikować funkcjonalnie kogoś, kto jest inteligentny w inny sposób niż poprzez stwierdzenie, że jest to ktoś z rodziny inteligenckiej, tak? Czyli czy po prostu istnieje taka grupa ludzi, która dalej ma pewną konkretną funkcję w państwie i w życiu kulturalnym. Czy to jeszcze jest kategoria, którą można stosować do opisu jakby funkcjonalnego tego, co ci ludzie robią dla społeczeństwa? No to wielkie pytanie. No to jest pytanie o inteligencję i jej miejsce dzisiaj w społeczeństwie, więc to strasznie trudno krótko na to odpowiedzieć. Poza tym to jest bardzo sporna kwestia. Wokół tego, o co pan zapytał, jakby toczy się debata przede wszystkim wewnątrz inteligencji, więc każda odpowiedź tutaj będzie stronniczą pewną jakby rozgrywaniem gry wewnątrz inteligenckiej, prawda? Mamy dzisiaj wielu ludzi, których ja bym nazwał inteligentami, ale którzy się po pierwsze odżegnują, mówią, że oni nic z żadną inteligencją nie mają wspólnego, a po drugie mówią, że już nie ma żadnej inteligencji albo jest zupełnie wymierającą, marginalną grupą. A mamy takie osoby jak ja na przykład, no, które na przekór mówią, że są inteligentami, ale nie mówię, że to jest jakby ja z konieczności, prawda, bo według mnie to wynika jakby z obiektywnego jakby mojego miejsca w polskim społeczeństwie, że chcąc, nie chcąc, czy mi się to podoba, czy nie jestem tym inteligentem, ale wszystkim uważam, że inteligencja istnieje, możemy jej nie lubić, możemy uważać, że prawda, nie zawsze odgrywa najlepszą rolę, ale tak jak ja ją widzę, to ona istnieje i to jest według mnie przede wszystkim jednak grupa ludzi, dla których, jak mówiłem, wykształcenie jest najważniejszym elementem statusu kulturowego, częściowo tak zwany kapitał społeczny, czyli przynależność do środowisk inteligenckich. Im wyżej w szczególności, bo inteligencja jest no jakby prawda, bardzo schierarchizowanym zjawiskiem w Polsce. Mamy drobnych inteligentów, jakichś przysłowiowych nauczycieli, którzy często są mało zamożni i prawda, w ogóle czują się zdeprecjonowani jakoś i mamy ciągle jakąś elitę inteligencką, czyli osoby, które są publiczne, wpływowe, często zamożne, ale są ciągle według mnie inteligentami, bo ważniejsze dla ich statusu społecznego od ich zamożności jest ich wykształcenie i to, co można właśnie nazywać kapitałem społecznym inteligenckim, czyli przynależność do środowiska inteligenckiego, bo inteligencja żyje w formie środowisk. Nie ma inteligentów bez środowisk. Jest zawsze inteligencja podzielona na środowiska i prawda, i te środowiska tworzą inteligenta. Inteligent zawsze tak na wyższym, szczególnie szczeblu swojej inteligenckości przynależy do jakiegoś środowiska i to środowisko jest jego też zasobem, bo jak się na przykład coś z nim dzieje, jak się na przykład kariera zawodowa często w jakiś sposób łamie, czy są prawda, jakieś problemy, to środowisko jest tym zapleczem, które pozwala prawda, zapewnić ratunek i czasem prawda, po okresie jakiegoś kryzysu w czyimś prywatnym życiu czy środowiska, w życiu ono wraca, bo, nie wiem, bo są zmiany polityczne, bo coś i nagle prawda, jakieś środowisko i jego członkowie przeżywają renesans. Więc mi się wydaje, że tak rozumiane środowiska inteligenckie ciągle istnieją, one się dosyć często odżegnują tej swojej inteligenckości. Słowo inteligent w ogóle nie jest modne, ale przede wszystkim, prawda, ona można powiedzieć, jak pan pytał o tą funkcjonalność, no jest potrzebna, no bo jest potrzebna bardzo duża ilość wykształconych specjalistów i też te środowiska się ciągle sprawdzają, no, że one pozwalają robić kariery, funkcjonować w świecie kulturowym, politycznym, ekonomicznym często, prawda? Jeśli się przyglądamy karierom różnych menedżerów, ważnych jakichś tam ekspertów, no to oni często od początku swojego wykształcenia, prawda, przynależą do jakichś tam środowisk i te środowiska, prawda, im pomagają zajmować te kolejne czasem wpływowe stanowiska, a jak tracą te stanowiska, to może mniej wpływowe, ale uzyskują jakieś tam źródła utrzymania. Więc ja jeszcze też zawsze podkreślam, że inteligencję rozpatruję no jakby relacyjnie w opozycji do innych typów elity i w szczególności do burżuazji, czyli elity ekonomicznej. I prawda, w Polsce siła, ważność inteligencji według mnie jest
dużym stopniu funkcją słabości elity ekonomicznej. Że w krajach, w których mamy choćby ta Ukraina, w której wojna się toczy. Nie wiem, jak co będzie po wojnie, no ale do wojny inteligencja była względnie mało ważna na Ukrainie, bo tam była ta oligarchia, która rozdawała większość kart na dobre i na złe, a inteligenci mogli korzystać, prawda, z ofert, które ci oligarchowie ukraińscy im, prawda, dawali. Gdzieś tam się zatrudniać, coś tam robić, ale trudno było mówić, że jakieś środowiska inteligenckie ukraińskie mają coś do powiedzenia jako takie. Podczas gdy w Polsce, jak sądzę, można w dalszym ciągu mówić, że mamy środowiska inteligenckie, które nie muszą się liczyć z głosem jakichś tam oligarchów czy właśnie tego typu kontrelit, tylko raczej ze sobą walczą. Są, prawda, oponenci ci, tamci, ale to są wszystko inteligenci, którzy swój status budują na tym kapitale kulturowym i kapitale społecznym, czyli bycia w tych środowiskach. Częściowo to jest dziedziczony kapitał, tak jak pan, prawda, zauważył, jak wszyscy wiemy, ale niekoniecznie. Tutaj inteligenckość często jest reprodukowana rodzinnie, a jednak to jest jednak istotny awans, proces, prawda, kooptacji do inteligencji prawda, nie jest to zamknięta całkowicie grupa. Dobrze. Czy ja mogę jeszcze zadać krótkie dwa pytania odnośnie pana wypowiedzi? Opisując sposób działania inteligencji poprzez właśnie kategorię środowisk i znajomości, rozumiem, że mówi pan o stanie obecnym, czy ostatnich, prawda, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Chciałbym zapytać, czy ten obraz inteligencji przystaje do obrazu inteligencji XIX-wiecznej, która kształtowała kulturę? Czy to też można mówić o takim sposobie jakby zdobywania pozycji społecznej, czy jednak tam zdobywanie pozycji społecznej wyglądało inaczej? A druga rzecz, porównuje pan właśnie, powiedzmy, elity prowincji inteligenckiej z elitami burżuazyjnymi. Chciałbym zapytać, czy da się porównać elity inteligenckie z elitami etatystycznymi? Etatystycznymi, tak? Czyli takimi, czy w ogóle da się wskazać państwo czy społeczeństwo, które wykształciło system, funkcjonujący system, w którym pozycje społeczeństwa zapewniają dokumenty, tak, wykształcenie formalne, zdane egzaminy. Mi trochę na myśl oczywiście przychodzi Francja. Pytanie, czy to jest inny system, jaskrawo inny od inteligenckiego, czy to się w pewien sposób może uzupełniać? Tak zostawiam tylko te dwa wątki. No, Francja jest raczej, no, w mojej perspektywie, krajem jednak burżuazyjnym przede wszystkim, też z elitą burżuazyjną, której państwo jest bardzo silne i reprodukcja elit odbywa się w znacznym stopniu przy pomocy tych państwowych, ale nie tylko państwowych, tych uczelni elitarnych. One są wtórne jednak w stosunku do elity burżuazyjnej, która dziedziczy kapitał ekonomiczny, a nie wykształcenie. To wykształcenie jest legitymizacją, która pozwala utrzymać ten kapitał ekonomiczny. Tutaj w dużym stopniu te klasyczne prace Pierre'a Bourdieu skupiają się wokół tej dekonstrukcji, reprodukcji elit we Francji, która jest deklaratywnie merytokratyczna całkowicie, czyli najlepsi zdają do najlepszych szkół i są nową elitą, a jak się poskrobie, to w dużym stopniu, nie wiadomo dlaczego, ale właśnie ta socjologia podpowiada, zdają do tych najlepszych szkół szeroko rozumiane dzieci burżuazji. Oczywiście jakiś tam procent jest też, prawda, osób z awansu, z innych elit, ale po pierwsze to jest ważne, bo to legitymizuje całą grę. Gdyby nie wpuszczano do tych elitarnych szkół, też w Stanach to samo, prawda, jest części osób z awansu, to ten mit merytokracji by poległ. A też jest drugi czynnik, który jeszcze wyraźniejszy jest w Polsce, gdzie nie ma elitarnych uczelni, ale mamy lepsze i gorsze, więc na tych lepszych polskich uczelniach mamy bardzo wyraźnie, prawda, podział na tych, którzy niby są na tych uczelniach, ale nie wylądują bardzo wysoko, a część absolwentów tych uczelni, która ma już w szczególności zasoby rodzinne,
prawda, albo je przejmie ten status rodziców, albo jeszcze wyżej wyjdzie. I to też bardzo jest wyraźne w tych francuskich uczelniach, że one dopuszczają część osób z awansu, ale zwykle te osoby z awansu w dalszych karierach nie dochodzą tak wysoko. Te dyplomy z tych najlepszych uczelni nie dają aż tyle im, jak dzieciom tej burżuazji, która po prostu ma te ogromne fortuny. A to pierwsza część pytania, no to sądzę, że z grubsza tak, to znaczy, że podobne były, że od początku inteligencji, istnienia inteligencji, ta środowiskowość była jakby naturalnym stanem jej funkcjonowania. Tam wtedy różne jakieś salony, środowiska, jakiś czasopism, no i tak jak dzisiaj też polityczne, prawda, różne kluby, to były jądra tej inteligenckiej działalności, potem, prawda, i druga RP, i PRL też, prawda, klub inteligencji katolickiej, tam klub Krzywego Koła i tak dalej, to, prawda, takie węzłowe punkty tej inteligenckości, poprzez które różne takie, prawda, przedziwne kariery bardzo często inteligentów się dzieją. Jak się czyta te biografie, prawda, tych najbardziej znanych, wybitnych i często tych ludzi sukcesu inteligenckiego, to tam się gdzieś pojawia, prawda, te spotkania w jakichś salonach, klubach, towarzystwach, fundacjach i środowiskach i, prawda, i w związku z tym, poznałem wtedy, taka była rozmowa, ciekawe przyjęcie na urodzinach kogoś i się zgadaliśmy i się okazało, że tam, że można gdzieś wyjechać na stypendium albo że są do jakieś stanowiska do objęcia albo że trzeba napisać jakiś tekst, który się potem stał bardzo głośny i myślę, że to się na poziomie elitarnym jednak pomimo biegu lat i zmiany technologii, to jest właśnie o dziwo bardzo podobne. Myślę, że będziemy teraz już kończyć, ponieważ czas nas goni i chciałem panu profesorowi podziękować bardzo serdecznie za udział w naszym programie. Myślę, że warto sięgnąć do publikacji pana profesora, żeby dalej peregrynować przez XIX wiek, chociaż oczywiście są to publikacje nie tylko na temat XIX wieku, ale wydaje mi się, że od tego wszystko, że tak powiem, się zaczęło. Dlatego jeszcze raz serdecznie panu profesorowi dziękuję i zapraszam naszych gości, widzów na otwarte spotkanie za miesiąc. A tymczasem zapraszam ewentualnie jeszcze do rozmów kuluarowych. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo ciekawą dyskusję.